Tak, Behringer SM200. Słuchajcie, na razie są ustawienia minimalne. Czysty kanał. Ten efekt właśnie robi coś takiego, jakby automatyczne zgłaśnianie. Czyli to, co można byłoby zrobić gałką od głośności w gitarze, tylko ten pedał robi automatycznie. Teraz jest minimalna czułość i minimalny atak ustawiony. Czyli teraz posłuchajcie, jak to mniej więcej brzmi. Dźwięk się pojawia z delikatnym, można powiedzieć, opóźnieniem. Po jakimś czasie się wycisza. Czyli on coś takiego robi, jakby nam zgłaśnia sygnał, zcisza sygnał, zgłaśnia i zcisza. Jeśli sobie zwiększymy gałkę atak. Wszystko jest uzależnione od siły uderzania piórkiem, ponieważ on jest integralny i jakby od tego zależy w ogóle działanie tego efektu. Im słabiej naciśniemy, uderzymy strunę, dźwięku nawet nie ma. Więc jeśli sobie tylko naciskamy. Teraz akurat mam takie uderzenie, że po prostu dźwięk się pojawia. Jeśli bym za lekko naciskał, dźwięku nie ma. Gałka atak właśnie, ona można powiedzieć jakby sprawia, że efekt będzie działać przy mocniejszym uderzeniu piórkiem. Tak można to ogólnie sprecyzować. Teraz na przykład mocno uderzam. Jeśli tak uderzę. Właściwie to jest maksymalne ustawienie, więc to jest, można powiedzieć, skrajnie przydatne. Słyszycie, on jakby puszcza nam sygnał i go wyciszę. Z kolei. Gdzie, widzicie, słyszycie raczej, duży po prostu nam wycisza. Dosyć szybko wycisza. Jeśli dam na maksa. Więc właśnie na przykład fajne efekty są na przykład w takim ustawieniu. Zmniejszę ten. Wiadomo, jeśli będziemy szybko coś grali, to będzie normalnie brzmiało, nie będzie urywało, bo nie ma po prostu czasu, żeby wyciszyć. Teraz jest ten czas, prawda? Jakby on automatycznie nam jakby wydusza, wymusza, wydusza, można powiedzieć, te dźwięki. Widzicie, fajna zabawka, a nie droga.